Przypomnę, o godzinie 9:30 rozpoczynamy bieg przedszkolaczków rocznik 2017 i młodsi. Podczas naszej imprezy tak dużej liczby, dlatego przedszkolaczki pobiegną troszeczkę wcześniej. Spotykamy się w przedszkolach, także tutaj tak to zagrożenie jest, powiedzmy, mniejsze. Lekki Atletyki, Szkoła Podstawowa nr 8. Później w tej samej kategorii pobiegną chłopcy, najpierw dziewczynka i chłopcy. 21-2022. Przypomnę, najważniejszy jest udział, że w tym momencie pobiegną chłopcy. Fajnie, dziękuję pięknie. A ty jak masz imię? Jak ci się wykłada? Ciężko? Umiarę łatwo? Ciężko. Dziękujemy bardzo. Przeciwko mety pod małą górkę. To będzie zawsze 1-2, a my dalszy ciąg oczywiście kibicujemy. Panowie, ja stoję na samym końcu mety, tak? Do mnie dobiegamy. Tam sędziowie stoją trochę dalej, żeby tych trochę dalszych ustawić w linii, tak? Dobra. My serdecznie zapraszamy na drugą edycję, która jest planowana na 25 września. Października już roku podgadają. Zapraszam, powiedz pan. I to będzie świetna rozmowa. Mamy fundację, bawimy się w to jeszcze, mówimy dziwa. Przypominam, bezpieczeństwo jest najważniejsze miejscem, ale najważniejsze jest to, żeby uda nam się ukończyć bieg i to jest największa satysfakcja dla nas, radość, że jesteście tutaj razem z nami. Za udział
pierwszej edycji szkolnej Ligi Biegów Przełajowych. Pomału na start zapraszamy klasy 1-2, rocznik 13-14. Oczywiście teraz pobiegną mężczyźni. Brawo, karteczkę! Super, karteczkę! Karteczkę, no, pociągamy. Kartki oczywiście, jeżeli ktoś zapomniał, są tutaj przy nagłośnieniu. Można wziąć kartkę, długopis wypisać. Tak jak już wspomniałem, imię, nazwisko, datę urodzenia, rocznik oraz nazwę placówki. W tym przypadku najczęściej jest to szkoła. Poruszać w kruciku w miejscu, zrobić parę skłonów i za moment rozpoczniemy bieg. Duża grupa dziewcząt z rocznika 2011-2012. Ostrożnie na lecie. Jako pierwsza. Przepraszam, może być jakaś. Wielkie brawa. Nasze szkoły na pewno dużo punktów dostaną. Uwaga, za moment start do biegu chłopców kategoria 2, rocznik 2011-2012. Zapraszamy na start dziewczęta. Uważamy na nierówności. Wielkie brawa. Na miejscu drugim. Zaraz odczytamy, gratulujemy. W której klasie, jak byłeś, to biegałeś? Od 6. Super. Czekamy na ukończenie biegu dziewcząt. Natalia Piekarska. Natalia, powiedz nam, z jakiej szkoły jesteś? SP8. SP8. Natalka, gratulacje. Dorosłe, cieszę się, że po długiej przerwie wracamy do biegania, że jesteście z nami. To jest najważniejszy przykład dla młodzieży. Musi iść od góry. My musimy tutaj pokazywać, jak należy spędzać wolny czas. Mówię tutaj o sporcie.
Panie Krzysztofie, ile naliczyliśmy osób? 18 osób w kategorii dorosłej. I wielkie brawa. Gratuluję, ale proszę nam się przedstawić, bo po długiej przerwie jednak pamięć szwankuje. Przepraszam bardzo, miejsce nieważne, proszę przedstaw się. Wojciech Wyszło. I proszę nam się przedstawić. Tomasz. Super, dziękuję Pani Domku. Dalej. I Wołyński jest P8. Rewelacja, dalej. Ostrożnie, ostrożnie. Gratuluję, piątka. Proszę sobie się przedstawić. Pani Aniu, biegała Pani z nami już? Pierwszy raz. Proszę nam się przedstawić. Kozowska Katarzyna. Pani Kasiu, pierwszy raz? Pierwszy! Brawo! Nie, nie, nie. Nie ostatni. Pierwszy nie ostatni. Gratulujemy. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Mamy tutaj jeszcze wodę. Niestety mówiłem, że jestem przeinangazowany. Za to przepraszam. Na pewno się poprawimy. Zaraz odczytamy, gratulujemy. Miejsce drugie, Klaudiusz Kraicki, Szkoła Podstawowa w Tanowie. Mateusz Wiesz, Szkoła Podstawowa numer 9. Gratulujemy bardzo serdecznie wszystkim chłopcom, gratuluję udziału, to jest dla nas najważniejsze.